Zatoczy się koncert, to krótka przemowa oraz wstęp od pana Jerzego Jędrzejewskiego. Brawo! Ale to ja będę głośno, ale przyjemny jestem, bo na jeziora jeżdżę. Wróćmy na jeziora. Proszę? Wróćmy na jeziora. A czy? A to my z tego, z Krzysztofem wychowani na Mazurach. Właśnie. Wychowanie na Mazurach jest. Ja mieszkałem w Węgorzewie, w Rąbowie, w Breszu, w Ostródzie, bo to nasze okolice. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie myśmy zaczynali z panem klubem, z Krzysztofem, z ojcem, 100 lat temu. I to fajny powrót jest, myślę, że pan klubowicz będzie przebywał. Ja chciałem tylko króciutko zapowiedzieć Krzysztofa Nowaka, taki recital człowieka dla mnie szalenie ważnego, bo często bywam na Starym Mieście i od czasu do czasu właśnie Krzysztof ze swoim instrumentem gra na przechodniu. Przeżyłem to w latach 60. lądując najpierw w Londynie, a potem w Birmingham, ale także i potem mieszkając w Nowym Jorku. Trubadurzy, którzy śpiewają gdzieś tam na dworcach, Victoria Station w Londynie, czy na Houston Station, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. Jest ich masa. I najczęściej, w tamtym moim czasie, tej młodości, najczęściej piosenki Beatlesów. Dlatego, że melodyjne, Beatlesi są wielcy nie przez to, że ta karta jest taki, Lennon jest taki, tam George Harrison inny, a Ringo Starr, którego nie lubię. Tak, dookoptowany. To muszę państwu powiedzieć, że w gruncie rzeczy najważniejsze są melodie, bo w muzyce są Beethoven, aby nie było, gdyby nie skomponował 9 czy 5 symfonii i tak dalej, i tak dalej. Beatlesom się to udawało do samego końca. Jeszcze przy okazji dwóch facetów było takie, że jeden disco polowy, a drugi rockowy, tak jak w czerwonych gitarach, Clenchon był brudny z tą swoją muzyką, ale ona przetrwała i trwać będzie do końca świata, a McCartney, a Krajewski jak McCartney i tak dalej, to kombinowali swoje melodyki, łzawe, miłe. Często przechodziłem na te koncerty i razem z nimi śpiewałem. A wracając do Krzysztofa, Krzysztof jest takim jednym z setek trubadurów z gitarką, gdzie na dole jest pokrowiec, ludzie przechodzący rzucają złotówkę, 2 złote, 5 złotych i tak dalej. On się z tego cieszy. Kocha Beatlesów, zna nuty. Byłem u niego w domu, wydał fajny tomik poezji, osobiście napisany. I jest to niesamowite zjawisko w Lublinie. Niedoceniane bardzo. Ja kiedyś kierowałem poważnym studium, najlepszym w Polsce, Hendrix tutaj w Lublinie, to mało kto wie, że ma nam tu zatrzymać. Ja nie mówię o naszych, o Wódce, Wajmie, Urszuli, czy tam Trojanowskiej, czy Boksie, czy EBM, która wcześniej zaczynała, ale mówię o takich tuzach, typu Perfekt, Basia Trzeczelewska. Na moich rękach niemalże umierał Grzesio Ciechowski, który żegnał się płytą Biłgorajska nuta o tych kurach biłgorajskich. Także to studio zostało niestety zniszczone. Jedno z najlepszych studiów w Europie. Dwa takie są. Jedno jest w Londynie, drugie jest w Lublinie. Gdzie ściany są z zapałek. Jakimś cudem próbowałem to uratować, uratowałem, kładąc się na środku studia i powiedziałem, że umrę, nie da, bo oni chcieli po prostu ceglane zrobić to studio. Idioci kompletnie. Ale tak to jest. Wracając do Krzysia, czego wspominam o tym studiu, bo chętnie bym go nagrał. Tak jak namówiłem kiedyś Budkę, żeby nagrała I Want You. Tak jak zależało mi, żeby na płycie bardzo złotej cisza, którą tutaj zresztą chyba państwu pokazywałem, ona jest w samochodzie,
Też bardzo chciałem, żeby Krzysztof Cygowski zaśpiewał And the Walrus. Pewnie Krzysztof też myślał coś tam z repertuaru Beatlesów nagrać, ale sytuacja była niesprzyjająca. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jak pojechaliśmy do Związku Radzieckiego na występy, to pół godziny było z repertuaru Beatlesów. Nie dlatego, że Rosjanie się tego domagali. To po prostu to z serca wypływało i z tego uszanowania muzyki, melodii tych gromadzeń są piękne. Niektóre są tak przepiękne i przetrwały czas. Ja mówię, jestem, daję do Państwa trochę plagiat, nie mówię tam o innych utworach, ale McCartney wymyślił parę melodii. Jeszcze jedna bardzo ważna już na koniec sprawa. 5 sierpnia, tak bliziutko już, ile to mamy, 5 dni, ukazał się singiel. Dwie strony A, ale preferowany wówczas utwór to był Eleanor Rigby. Koledzy byli niedawno w Liverpoolu. Mam nadzieję, że przysiedli sobie na ławeczce przy Eleanor Rigby. Tak? Tak. Przysiedliście? Macie zdjęcia? Tak. No, widzisz, ja nie wiem. No, myślałem, że... No i po drugiej stronie znalazła się piosenka, której nie znoszę. Kolega prezes ją znosi. Był młody. Podskakiwałam w domu. To i niestety wyszło na to, że radio częściej grało Yellow Submarine i wszyscy mówili, a strona to Yellow Submarine, a to jakaś dupy piosenka z tyłu Eleanor Rigby. Chciałem po prostu bardzo zarekomendować ten utwór, tym bardziej, że poprosiłem Krzysztofa zaśpiewać, nie? Krzysiu, zaśpiewasz. A to drugie, to żółte? Też. Popieramy. Jeszcze dla Państwa informacji. Eleanor Rigby jest jedyną piosenką, gdzie Beatlesi nie zagrali. Ciekawostka. Mało kto o tym wie i tak się nie zaukaża, prawda? George Martin jest główną postacią w aranżacji. Wesoły świat. Potrzebny ci mikrofon? Nie, z tego co wiem, to niepotrzebny ci. Tam jest lepsza. Stoi w bramie i śpiewa. Ale tam jest akustyka.